Tutaj sobie przyklejam ten magnesik i teraz tak. Sorki. Ale wiecie, no to już to jest kwestia tego, że jest to mała płaszczyzna, ale to raczej się nic z tym nie będzie działo. No raczej, mi się wydaje. Ja mi się... Ale wiecie, co lepiej to zrobić... Nie, no co ja zrobiłam? Źle zrobiłam. A, 9,5 na 9,5 zrobiłam. O Boże! Musimy sobie go zagiąć. O. Au! Siedź. I tutaj jeszcze, kurczę, patrzyłam na jakiś metalowy krzyżek. O Boże, krzyżek. Bardzo bledzę. Kolekcja Elizabeth ma przepiękną kolorystykę. Wiecie, większe i tak jeszcze mniejsze, żeby tych kartek tam się tam znalazło więcej. Jeżeli słyszycie moje burczenie brzuchu, to znaczy, że mi burczy brzuchu, bo pewnie nic nie dam. Doklejać do naszego. To są rzeczy, które są do przyjęcia. I wytniemy, tylko to będzie jeszcze pod skosem, czy to jest, nie, to jest prosto, dobra, inaczej, cholera, nie tak, dobra. I tutaj aż się, aha, mieliśmy tutaj dać srebrny, kurde, złoty mieliśmy dać najpierw, jasna cholera. 3 cm i tu raz, dwa, 3 cm, czyli od tej strony 3 i od tej 3 i tak to wytniemy w tym miejscu, tak? I tak, i to będzie takie fajne wykończenie, ale troszkę chyba za niskie. Dobra, od nowa. Grudniowe, będzie wyżej. No nie, już mam delirka chyba z głodu, ale pyszności. Tu delirka wytnij. Jak tutaj mamy rozmiar, to obok sobie zeskoruję, tu mam zakład za małą. I to trzeba wrzucić. Zanim pokazałam, jak robić okienko. Tu będzie nasz hinge. O, i troszeczkę nam tutaj zostanie miejsca. No właśnie, kurde. I to są kwiatki, słuchajcie, z wykrojnika od Flori. Zresztą mi się mówi Fiori, a tu jest Flori, nie? Jeszcze się to pewnie. Fiori, dobrze mówiłam. Fiori. Dobra. No i tak będzie wyglądała nasza okładka. Świetnie, Kasia, brawo.